co jest w głowie zrozumiałe, co się stało. Może człowiek jest silny, bo myślę, że to wyobrażałam sobie, czy nie zdałam do tej proszę. Nie wiem, że to jest taka sama sprawa, ale lubię go we snie. Teraz w ogóle już o nim nie myślę. Ale pozwalam marzyć o wielkiej, romantycznej miłości. Oj, jeszcze. Ja ci nie przecież masz wielkość. Zasięgu ręki. No proszę, jeszcze ci mam. Popiniesz. Ale wiesz co? Dobrze, bo to nie jest. Nie, dziękuję. Wyskoczyłam tutaj na tyle pracy, żeby sprawdzić, czy wszystko w porządku. Ładnie potrafisz. Andrzej Paweł dzwonił dziś rano do pana Janka, że przyjdzie trochę później. Myślałam, że zostanie dłużej w domu z tobą. Aż tak cię mówi? Pokaż mi tego. Pokaż! Oła! Oła! Dzień dobry. Mam pytanie, czy mogłabym zamówić domową wizytę lekarza ortopedy? Boże, wtedy coś szybko rosnę. Niedawno mój Janek był taki maleńki, ale zobaczę kolejny rok w przedszkolu. Widzisz, jak ten czas szybko leci? Także wiem, bez pana rządzenia. Ani się obejrzysz, jak chociaż da się do przedszkola. Zobaczysz. Bardzo się cieszę, że się zdecydowałam. Znaczy właśnie Staszek mnie namówił, bo ja się bałam, że Andrzej będzie ciągle łapał jakieś infekcje w przedszkolu. A okazuje się, że jest bardzo odporny. Widzisz? Marysiu, ja naprawdę doceniam to, co robi Staszek.